jestem strasznie prześwietlona. O, dzień dobry Facebooku. Weszło. Dzień dobry, dzień dobry. Na Instagramie jestem mocno prześwietlona. Nie podoba mi się to. Czekajcie, muszę sobie, może odstawię trochę kawałek światła do tyłu. Może będę mniej. No nic, chyba nic z tym nie poradzę. Dzień dobry. Jest środa, 19:30. Czekajcie, odpalę Instagrama. 1:0. Dawaj Instagramie. Dzień dobry Instagramie, witam bardzo, bardzo serdecznie. Jest środę? Jest środę. Jest środa. Jest godzina 19:30, a to znaczy, że nadszedł czas na naszego cotygodniowego live'a Q&A, podczas którego to wy zadajecie pytania w komentarzach. Pytania dotyczące budowania marki handmade, budowania biznesu opartego na rękodziele, marketingu rękodzieła, wszystkiego tego, co dotyczy właśnie budowania swojej własnej marki opartej na produkcie fizycznym, opartej na rękodzieła. Wy te pytania zadajecie, ja je czytam i na żywo odpowiadam. Hej Karolina, hej Aneta, hej Anna, hej Emila, hej Agnieszka, super dziewczyny, że jesteście. Już mam sygnał, że na Facebooku wszystko poszło tak jak trzeba. Chciałabym jeszcze, żeby ktoś mi na Instagramie dał znać, że jest wszystko w porządku, że słyszycie mnie i widzicie bez zakłóceń. Dla tych z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy, bo sporo jest nowych cukierków u nas w społeczności. Ja się nazywam Małgorzata Sowa i jestem od 2009 roku jestem rękodzielniczką, która już buduje, czy która zajmuje się profesjonalnie sprzedażą rękodzieła. Rękodzielniczką byłam wcześniej, ale hobbystycznie, a nasza marka, mówię nasza, bo po drugiej stronie kamerki czuwa nad nami moja siostra Karolina Mackiewicz, która jest również rękodzielniczką i która wspólnie ze mną buduje dalej i rozwija naszą markę rękodzielniczą Piro Design, która właśnie powstała w 2009 roku i stale jest rozwijana, stale rośnie, więc my mamy cały czas rękę na pulsie. Jesteśmy cały czas na bieżąco z tymi wszystkimi trendami i zagadnieniami dotyczącymi właśnie budowania marek opartych na rękodziele. Biznes bez cukru jest naszym kolejnym siostrzanym projektem, w którym dzielimy się naszą wiedzą, którą zdobyłyśmy na przestrzeni kilkunastu lat budowania naszej własnej marki rękodzielniczej. Dodam, że jest to marka dochodowa. I ponieważ głęboko wierzymy w to, że rękodzieło jest naprawdę super produktem, a rynek handmade można odczarować w Polsce, postanowiłyśmy powołać do życia projekt Biznes bez cukru i dzielić się z Wami tym, czego same się nauczyłyśmy, tym, czy co przetestowałyśmy na naszej własnej marce. Te spotkania cotygodniowe Q&A jest częścią naszej bezcukrowej rutyny, bo się spotykamy od kilku lat, co środę o 19:30, chyba od 3 czy 4 lat się spotykamy właśnie w ten sposób. O nie, przepraszam, od ponad 5. Tak, tu mi córka pokazuje. U nas to już jest, słuchajcie, taki rytuał cośrodowy. Każdy wie, że środa 19:30, ja jestem zajęta i tutaj z Wami się spotykam na żywo. Ale te spotkania są po to, żebyście Wy mogli zadać pytania, żebyście Wy mogli dowiedzieć się czegoś, z czym macie problemy. Być może uda mi się Wam pomóc, podpowiedzieć jakieś rozwiązania. Dlatego czekam na pytania w komentarzu. Agnieszka, nie spóźniłaś się, nie? Wiktoria, Klaudia, cześć, cześć, fajnie, że jesteście. Mam pytanie na rozbieg, ale zanim zacznę, bo pytanie na rozbieg jest o takiej edukacji, o procesie, wskutek którego my nabieramy mocy sprawczej, jeśli chodzi o budowanie naszych marek i nabieramy takiej umiejętności prowadzenia tych marek w kierunku, który daje nam zarobić, daje nam dochód, a nie w kierunku, który daje nam tylko postowanie dla samego postowania, pokazywanie tego rękodzieła dla samego pokazywania bez skutku finansowego. A przecież budowanie biznesu przede wszystkim polega na generowaniu zysku. Zanim przejdę do tego pytania, szybka przypominajka biznesowa bezcukrowa, że 23 i 24 listopada to u nas na Bezcukrze dni warsztatowe, spotykamy się w naszej grupie, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia, żeby przez 2 dni pracować nad strategią marki. Są to warsztaty dedykowane właśnie przedsiębiorczym rękodzielnikom i one będą polegały na tym, że będziemy się spotykać i 23 i 24 na szkoleniach na żywo ze mną właśnie w naszej grupie i będę szkolić. Pierwszego dnia opowiem Wam, czym jest strategia marki handmade, opowiem Wam, jakie są elementy strategii marki handmade, opowiem Wam, które elementy strategii marki są ważne dla rękodzielnika, bo strategie marek są różne.
nie wszystko da się przełożyć na rynek rękodzielniczy. Ja będę mówiła wyłącznie o tym, co ma zastosowanie dla nas, dla rynku handmade. Drugiego dnia, czyli 24 listopada, będę pokazywała Wam, jak stworzyć taką strategię marki dla własnego biznesu, dla własnej marki. Nawet jeśli wcześniej tego nie robiliście, pokażę Wam krok po kroku i będzie przykład, jak do tego usiąść, co wziąć pod uwagę, jakie elementy dla nas są najważniejsze, jak się do nich zabrać. Będzie o lejku sprzedażowym w kontekście budowania strategii marki, ale będzie prosto i łopatologicznie, tak żeby każdy zrozumiał, tak żebyście wyszli z tego szkolenia uzbrojeni w nową wiedzę, którą praktycznie będziecie mogli wdrożyć od razu. Nie ma znaczenia, w jakiej technice pracujecie, nie ma znaczenia, jak wygląda Wasza marka, nie ma znaczenia, czy zaczynacie, czy jesteście już trochę dalej, dlatego że ten warsztat jest tak skrojony, że każdy z niego może skorzystać, niezależnie od tego, na jakim jest etapie i niezależnie od tego, w jakiej technice pracujecie. Instagram dzisiaj jakoś zmienia, spowalnia głos, aż dziwnie mi się ogląda. To słuchajcie, wbijajcie na Facebooka, jeżeli na Instagramie jakość jest fatalna. Transmisja idzie jednocześnie poprzez Facebooka. Ja nie wiem, co się dzieje z Instagramem, nic nie zmieniłam, ale różne są przypadki i wiecie, że nie wszystko na Instagramie jest dla nas jasne. Jeszcze jedno słowo. 24 listopada, po zakończeniu drugiego szkolenia, po tym jak odpowiem na Wasze pytania dotyczące Waszych strategii marek, dotyczące tego szkolenia, które będzie, otworzymy drzwi sprzedażowe do naszego najnowszego e-booka, a w zasadzie podręcznika biznesu rękodzielniczego. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli planujecie wydać na siebie, na swój rozwój, na swoją edukację jakieś pieniądze w tym roku, to mówię to bez fałszywej skromności, ale też bez przesadzania i przeskoloryzowania, że musicie je wydać na tą książkę, dlatego że to jest najlepszy podręcznik, jaki napisałyśmy. Podręcznik, który powstał na kanwie kursu Bezcukrowa Dycha. Kurs skończył swój bieg. Było 5 edycji tego kursu. To był fantastyczny kurs, 12-tygodniowy, w których podczas tych tygodni szkoliłam na żywo. Kurs, który został ochrzczony przez kursantki, że jest to kurs, który ryje beret i który zmienia wszystko, jeśli chodzi o budowanie marki handmade. Kurs zakończył bieg 5. jubileuszową, cudowną edycją. I postanowiłyśmy, że kończymy, dlatego że kurs był bardzo wymagający, a my jesteśmy na takim etapie życia, że musimy troszeczkę zwolnić. A cotygodniowe live'y, które trwają 3-4 godziny, to było naprawdę wyzwanie, biorąc pod uwagę, że co środę spotykamy się tu na live'ie Q&A, a w Dyszce co czwartek spotykałyśmy się na kursie. Ale nie chcemy grzebać tej wiedzy na zawsze i stworzyłyśmy ściągę z bezcukrowej dychy. I to jest esencja, to jest taki wyciąg z tego, co się działo na kursie. To jest ponad 200 stron podręcznika wyciągniętego z ponad 100 godzin szkoleń, które przeprowadziłyśmy w trakcie 5 lat bezcukrowej dychy. Kursu, który z roku na rok był coraz lepszy, bo zawierał w sobie nie tylko uaktualnianą wiedzę, nie tylko praktyczne wskazówki, nie tylko poprawną kolejność wdrażania tego, co musi być wdrożone, żeby nasze marki rosły i nasze biznesy były dochodowe. Ale przede wszystkim z roku na rok ten kurs był coraz lepszy, bo brał pod uwagę doświadczenia i feedback z poprzedniego roku. Ściąga z bezcukrowej dychy to jest taki napar z tego wszystkiego, co działo się w bezcukrowej dyszce. Ponad 200 stron niewypełnionych dodatkową grafiką, żeby go napompować. Zobaczycie, jak ten e-book wygląda. W zasadzie nie powinnam o nim mówić e-book, bo to jest podręcznik. To jest prawdziwa encyklopedia budowania biznesu handmade. Lepszej książki o budowaniu marki opartej na rękodziele naprawdę nie kupicie, bo nie tylko obejmuje ona wszystkie aspekty, nie skupia się na jednym aspekcie budowania marki, obejmuje absolutnie wszystkie kroki budowania marki wszystkie aspekty marki rękodzielniczej, to jeszcze podaję je w odpowiedniej kolejności, bo można robić różne rzeczy, ale gdy zrobimy je w złej kolejności, to też nie zadziałają. Ściąga z bezcukrowej dychy, podaję Wam to w odpowiedniej kolejności. Trzeba iść rozdziałami i będzie wiadomo, co zrobić. Do ściągi z bezcukrowej dychy stworzyłyśmy dodatkowo karty pracy, które ułatwią Wam wdrożenie tej wiedzy w praktykę i wdrożenie jej do Waszych marek. Premiera e-booka 24 listopada w akcji Czarne jest fajne. Karolina, nie wiem, czy się nie pomylę, 195 zł będzie kosztował zamiast 259, więc
Obniżka jest naprawdę duża. Karty pracy zdaje się 59 zł z 89 zł. Więc jeśli planujecie wydać na siebie w akcji Black Friday, w tym okresie obniżkowym Black Friday, jakąś kasę, naprawdę polecam Wam wydać ją na siebie i na swój rozwój. Czy osoby, które wzięły udział w dyszce, dowiedzą się z e-booka czegoś nowego? Nie, aczkolwiek e-book dla osób, które ukończyły bezcukrową dychę, jest esencją. To znaczy, tak sobie myślę, że osoby, które mają cały kurs, ponieważ dostęp do kursu macie bezterminowy, biorąc pod uwagę to, że w kursie jest kilkadziesiąt godzin szkoleń, to e-book jest dla Was streszczeniem. Jest spis treści i dla osób, które ukończyły bezcukrową dychę, jest to podręcznik, do którego szybko możecie wrócić i wyłapać sobie najważniejsze rzeczy, które były w kursie, bez konieczności przesłuchania na przykład 3 godzin szkolenia. Wchodzicie i od razu macie wypunktowane. Pamiętacie ściągi przed maturą, że była lektura? Ale nie każdy czytał lektury. Ja na przykład nie czytałam i maturę napisałam na podstawie ściąg. Były lektury, ale ten, kto właśnie nie czytał lektur, przed maturą przeczytał wszystkie ściągi, wszystkie bryki i streszczenia lektur. Tym jest ściąga z bezcukrowej dychy. Jest streszczeniem, więc osoby, które przeszły przez bezcukrową dychę, kupując ten podręcznik, mają taki dostęp instant, szybką, taki skrót, szybki dostęp do tego, co musicie sobie powtórzyć, co chcecie sobie sprawdzić, bo coś tam zapomnieliście, albo coś robicie i potrzebujecie takiej szybkiej weryfikacji, to nie trzeba szukać po kursie, po poszczególnych szkoleniach, tylko możecie sobie wejść w spis treści i wyklikać sobie do strony, w której jest dany temat poruszony i ściśnięty w formie takiego bryka, w formie takiej ściągi streszczenia z tego kursu. Także ta książka będzie rewelacyjna dla osób, które nigdy nie wzięły udziału w bezcukrowej dyszce, bo więcej zdychy nigdy nie się nie pojawi. Jakby nie będzie takiego produktu, który uchyli Wam trochę chociaż do tej wiedzy, która była w bezcukrowej dyszce, a osoby, które przeszły bezcukrową dychę, będą miały taką ściągę podręczną do szybkiego sprawdzenia, do szybkiego dojścia do informacji, których potrzebują. Najlepszy e-book dla przedsiębiorczych rękodzielników, jaki istnieje, naprawdę, i najlepsza książka, jaką napisałyśmy. Nie mogę się doczekać. W tym roku dam sobie z chęcią zryć beret, wyczekuję. Super, dziewczyny. Dobra, przechodzę teraz. Miało być krótko, jak zwykle się rozgadałam. Dziękuję za odpowiedź, proszę bardzo. Przechodzę czekając na Wasze pytanie, bo z niecierpliwością czekam, aż się pojawi jakieś pytanie. Ja przechodzę do tematu na rozbieg, mianowicie proces nauki. Bardzo często, o Kasia pisze, nie trzeba grzebać we własnych notatkach, choć ja sobie spis treści swój zrobiłam z własnych notatek. Nie trzeba będzie, oczywiście. Wracając do tematu na rozbieg dzisiejszego live'a. Tak trochę ku pocieszeniu, tak trochę, żeby nadać Wam trochę takiej perspektywy, bo bardzo często obserwujemy z Karoliną, że jest w rękodzielnikach taka niepewność, taka niecierpliwość, taka a co to będzie, takie podejście, a co jeśli ja nie będę wiedziała, co zrobić kiedyś tam, a co jeśli zrobię to i zaraz nie będę wiedziała w ogóle, co z tym zrobić dalej. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że proces uczenia się, proces zdobywania wiedzy i wdrażania jej w swoje marki handmade, to jest droga. No właśnie, to jest proces. To się nie dzieje z dnia na dzień, to nie jest, nie wiem, to nie jest tak, że zarezerwujecie sobie jeden miesiąc i w ciągu tego miesiąca ogarniecie sobie nie wszystko. Taką metaforę dzisiaj wrzuciłam, zdaje się, na kartę wydarzenia z naszych warsztatów, ale powtórzę ją tutaj, że gdy uczyliśmy, po pierwsze, każdy, kto dzisiaj biegał, kiedyś uczył się chodzić, więc wszystkie duże marki, które dzisiaj hulają, które dzisiaj mają dochodowy biznes, o których widać, że rosną, że są prężne, że są fajnie. Czekajcie, coś mi się tu zrobiło, moment. Przerwało mi transmisję, słuchajcie. Czy ja wróciłam na stare graty z tą transmisją, czy mnie przerwało, wywaliło i wszyscy teraz będą wracać? Nie wiem, o co chodzi. Chyba z tym Instagramem faktycznie jest coś nie halo dzisiaj, bo mi tą transmisję po prostu przerwało, a w dodatku znowu mnie pokazuje prześwietloną. Tak, nie ma przerwy. Ok, jak nie ma przerwy, to super. W każdym razie,
Wracając do tematu, gdy uczyliśmy się chodzić, to nie było tak, że trzeba było od razu znać wszystkie kroki, które będziemy musieli w życiu postawić już do samego końca. Musieliśmy się nauczyć postawić ten pierwszy krok, a dopiero potem drugi krok, a dopiero potem trzeci krok, czwarty, piąty, szósty. I tak maszerujemy sobie przez życie coraz szybciej. Potem nauczyliśmy się biegać, potem nauczyliśmy się skakać, potem nauczyliśmy się tańczyć, potem niektórzy nauczyli się jeździć na łyżwach, jeździć na nartach. I tak samo jest z nauką. Nie musimy od razu wiedzieć wszystkiego. Gdy uczymy się o tym, jak budować swoją markę rękodzielniczą, najpierw uczymy się tego pierwszego kroku. Gdy się go nauczymy, robimy kolejny krok. Dodajemy coś z boku, cofamy się dwa kroki wstecz, ulepszamy to, co na samym początku się nauczyliśmy. Tutaj odnoszę się do tej metafory, że umiemy chodzić, no to uczymy się tańczyć na przykład, czyli wracamy do tego pierwszego kroku, bo w kolejnym kroku gdzieś nam się połączyły styki, połączyły nam się kropki, mamy nowe wnioski, wiemy troszkę więcej, troszkę potestowaliśmy, trochę wyciągnęliśmy wniosków z tego, co potestowaliśmy. Wracamy, poprawiamy to, co było na początku zrobione, może nie doskonale, nie do końca dobrze, i znowu idziemy do przodu, a potem znowu się cofamy, znowu poprawiamy, ulepszamy to, co było zrobione, bo znowu gdzieś nabyliśmy jakiejś nowej wiedzy. Okładamy to wszystko naokoło ulepszeniami, udoskonaleniami, automatyzacjami, jakimiś rzeczami, które, przepraszam, usprawniają nam pracę. I idziemy do przodu krok po kroku. Gdy przejdziemy przez ten taki pierwszy etap, to już nie uczymy się krok po kroku, ponieważ tą bazę wiedzy już mamy ogarniętą, to wtedy ten rozwój, to budowanie marki i ta nauka polega na patrzeniu do następnego zakrętu. To znaczy, po pewnym czasie, gdy wejdziemy na pewien poziom, a na ten poziom wejdziecie po przeczytaniu tej ściągi z bezcukrowej dychy, gdy wchodzimy na pewien poziom, już nie patrzymy na te malutkie kroczki, które robimy, bo już idziemy normalnie, już potrafimy iść prawidłowo i patrzymy do zakrętu, czyli mamy drogę przed sobą, która jest prosta, aż zakręca. Nie musimy wiedzieć, co jest za zakrętem. Zareagujemy, mając wiedzę, doświadczenie, praktykę, już jakieś obeznanie, znając swój rynek, nie ma znaczenia, co nas czeka za zakrętem. Dlatego, że niezależnie, co tam znajdziemy, będziemy w stanie odpowiednio zareagować. Więc pracujemy do zakrętu, a potem zobaczymy, co dalej. I znowu wejdziemy w zakręt i znowu będzie kolejna prosta. Na wyjściu z zakrętu wymyślimy, co robimy dalej, do następnego zakrętu. I znowu idziemy do następnego zakrętu, nie wiedząc, co jest za zakrętem, ale z taką świadomością, że nie ma znaczenia, co tam jest, bo znowu będę w stanie zareagować, niezależnie od tego, co tam na mnie czeka. I na tym polega nauka budowania swojej marki. Na tym polega budowanie swojej marki opartej na rękodziele. Zawsze robimy na początku krok po kroku, po jednym kroku, a potem do pierwszego zakrętu. I nie planujemy od razu naszej strategii czy naszego planu działania na kolejne 15 lat. Dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak zmieni się rynek, jak się zmieni klient, jak się zmienią zachowania, jak się zmienią narzędzia, jak się zmieni sposób kupowania. Zobaczcie, jak inaczej wyglądało prowadzenie biznesu 10 lat temu, kiedy większość biznesów działała w realu, w sklepach. Potem nastąpiła pewna rewolucja i wszystko się przeniosło do internetów. Potem nastąpił COVID. I to się jeszcze bardziej spotęgowało. Ilość osób, które nawet mają możliwość kupowania w realu, i tak przeniosła się w internety. I zobaczcie, jak to wszystko uległo zmianie. Zobaczcie, jak szybko zmieniają się zasady, na których działa Facebook czy Instagram. Zobaczcie, jak szybko pojawiają się nowe narzędzia. Zobaczcie, co zmieniło AI w naszych działaniach, w naszych markach, w możliwościach, jakie mamy.
Dlatego nie ciśnijcie na siebie i nie przyjdźcie na to, żeby wiedzieć wszystko i znać wszystkie kroki, jakie będziecie musieli postawić do osiągnięcia tego swojego dużego celu, do osiągnięcia poziomu, nie wiem, marki znanej w całej Polsce na przykład i takiej, która będzie po prostu, jak wiecie, taka celebrycka wręcz. Bo nie wymyślicie. To jest zawsze robota, to jest zawsze działanie do pierwszego zakrętu po pewnym etapie. Działamy do pierwszego zakrętu i potem patrzymy, co dalej. Coś się zmieniło. Czasami myślimy, że zakręt jest tam na horyzoncie, a ten zakręt przychodzi wcześniej. No bo wydarza się coś, czego nikt nie był w stanie przewidzieć, jak ten właśnie COVID. Czy jak wojna na Ukrainie. I trzeba było się adaptować. Zobaczcie też, że to nie jest aż tak straszne, jak nam się wydaje. Gdy wybuchł COVID, wszyscy mówili: koniec biznesu, będą same bankructwa, nikt tego nie przeżyje, będziemy żreć trawę i zdzierać tynk ze ścian. I tak, część biznesów się wykrzaczyła, ale zobaczcie, jak szybko ludzie znaleźli rozwiązanie na daną sytuację, jak szybko to wszystko się przeniosło do internetu i lata covidowe były rekordowe, jeśli chodzi o sprzedaż internetową. Nigdy w historii wcześniej nie było tak dobrych sprzedażowo lat, jeśli chodzi o sprzedaż i biznes online, jak właśnie wtedy, gdy nam się wydawało, że świat się skończył. Potem wybuchła wojna i znowu wszyscy się bali. Co to będzie? Nic już na pewno nie będzie, już się nic nie da zrobić. Okazało się, że da się funkcjonować. Trzeba było pewne priorytety sobie ponadawać, trzeba było pewne rzeczy pozmieniać, wziąć pod uwagę to, co się zmieniło, ale każdy z nas idzie dalej. I to wszystko Wam dzisiaj mówię po to, żebyście mieli taką świadomość, że ta cała nauka o budowaniu marki opartej na rękodziele, to całe wdrażanie tej wiedzy w naszych biznesach, to jest proces. Tego się nie robi raz na zawsze, tylko to jest coś, w czym my jesteśmy stale. Tak długo, jak macie swoje marki, tak długo, jak prowadzicie swoje biznesy, tak długo będziecie musieli się uczyć i tak długo trzeba będzie mieć rękę na pulsie i wdrażać to, czego się uczycie. Dlatego, że pomimo, że my byśmy chcieli, żeby się nic nie zmieniało naokoło, to świat nie stoi w miejscu i świat się zmienia i otoczenie naszych marek się zmienia. To też my się musimy zmieniać i musimy mieć taką otwartość, taką czujność na te zmiany, żeby być elastycznymi, żeby dopasowywać się do tego, co nam przychodzi, co nam los stawia na drodze trochę. Widzę, że coś się pojawiło. Ja mam odwiecznego stracha, że z niewiedzy popełnię błąd, a w internetowych nic nie ginie i kiedyś to mnie to pogrąży. Kamila, w ogóle się tym nie przejmuj, dlatego że daję sobie dzisiaj obciąć dwie ręce na krajzedze. Za to, że nie ma ani jednej marki, która dzisiaj jest sławna, a która nie popełniła żadnego błędu. Błędy popełnia każdy. I tak długo, jak to nie są jakieś sprawy kompromitujące, sprawy, które łamią prawo, sprawy, które są społecznie nieakceptowalne, to zwykłe błędy marketingowe czy sprzedażowe przypadają w czeluściach internetowych. O nich nikt nie zauważy oprócz ciebie. A to, że ty je zauważysz, to jest dobre, dlatego że twoje zadanie z każdego błędu jest takie, żeby wyciągnąć wnioski. Co tu się wydarzyło, że się nie udało? Co tu się wydarzyło, że poszło nie tak? I twoje zadanie nie jest takie, żeby rozpaczać nad tym błędem, że coś się nie udało, tylko patrzysz, dlaczego tak wyszło. Może coś źle zrozumiałam, może coś źle wdrożyłam, może czegoś nie zauważyłam, może przeszacowałam pewne rzeczy, może moje założenia były błędne, może moje cele były błędne, a może moje narzędzia nie były dopasowane do celu, a może sposób, w jaki użyłam tych narzędzi, był zły, niedopasowany do mojego klienta, a może w ogóle pominęłam tego mojego klienta w tym całym procesie i działałam na wydaje mi się. Nie rozpaczamy nad błędami, tylko wyciągamy wnioski, co się wydarzyło, dlaczego tak, a nie inaczej, wyciągamy wnioski i na przyszłość unikamy popełniania tego błędu. Idziemy popełniać nowe, bo to zawsze tak wygląda, a potem znowu wyciągamy wnioski i znowu już nie popełniamy tego samego błędu, tylko idziemy znowu popełnić jakiś nowy błąd. Na tym polega rozwój.
Tym się nie przejmuj. Tak jak powiedziałam, tak długo jak nie są to kompromitujące sprawy, sprawy niezgodne z prawem, czy sprawy nieakceptowalne społecznie, nikt nie będzie pamiętał, że nie udała Ci się kampania reklamowa do premiery jakiegoś produktu. Nikt nie będzie pamiętał, że wymyśliłaś produkt, którego nikt nie chciał kupić. To będziesz wiedziała tylko Ty. Gwarantuję. Także spokojnie. Nie mogę się patrzeć, dlaczego mnie tak prześwietla na tym Instagramie. Zupełnie to jest dla mnie niezrozumiałe. Czy ten e-book będzie przydatny komuś, kto 15 lat prowadzi firmę, a rękodzieło jako droga równoległa jest przed nim? Tak. Miałyśmy bardzo dużo rękodzielników na kursie Bezcukrowa Dycha, którzy pracowali nad swoimi markami handmade, ale mąż, tata, albo właśnie nawet ten rękodzielnik równolegle miał biznes, który od lat już funkcjonował. I ten feedback, że wiedza z tego kursu została również zastosowana do tych innych biznesów, dostawałyśmy co roku, bardzo często. To był jeden z częstszych feedbacków, jeden z częstych takich zwrotek od naszych cukierków, które wzięły udział w kursie, że kurczę, prowadziłam, a zresztą tutaj są nawet na linii u nas, teraz chyba nawet dobrze widziałam, nie wiem czy dobrze, na Instagramie chyba widziałam, rękodzielniczki, które mają już długo, długo swoje marki i które po 10 latach wzięły udział w tym kursie i dowiedziały się wielu nowych rzeczy. Ściąga z Bezcukrowej Dychy, czyli ten podręcznik, nie tylko pokaże Wam te wszystkie aspekty budowania biznesu rękodzielniczego, ale też daje odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest. Więc nie tylko zdobywacie nową wiedzę, ale zdobywacie informacje, dlaczego tak właśnie to działa, dzięki czemu nie będziecie musieli wykuwać tego na blachę, na zasadzie zakus dał, zapomniał. Te informacje sprawią, że Wy po prostu zrozumiecie, jak to działa. Zrozumiecie, jaka jest zasada. Zrozumiecie, jakie są przyczyny pewnych rzeczy. Zobaczycie, jak to wszystko jest ze sobą połączone. Jak analiza klienta idealnego ma wpływ na budowanie oferty. Jak budowanie oferty ma wpływ na pozycjonowanie produktu na rynku poprzez odpowiednią wycenę. Jak odpowiednia wycena rzutuje na wartość postrzeganą Waszych marek, to też rzutuje na percepcję klienta, to też rzutuje na marketing, jaki powinniśmy tworzyć wokół tej marki. Marketingi naszych marek w połączeniu z pozycjonowaniem cenowym na rynku w jaki sposób one rzutują na to, jak powinien wyglądać nasz branding. Jak to wszystko do kupy razem rzutuje na to, gdzie i jak powinnyśmy pokazywać nasze rękodzieło i jakim językiem mówić o tym, co tworzymy. A to wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób reklamujemy i jakie elementy reklamy są dla nas najważniejsze. Bo żaden aspekt budowania biznesu opartego na rękodziele, żaden element budowania naszej marki rękodzielniczej nie działa w pojedynkę. To nie jest tak, że jak pamiętacie, w dzieciństwie były takie puzzle, ale z klocków, nie takie wkładane elementami, nie, że takie krzyżaczki, tylko z klocków. I można było ten klocek wyjąć i ten klocek sobie istniał osobno i włożyć. Takie stare PRL-owskie przedszkolne klocki. Z jednej strony był Reksio, a z drugiej strony chyba była ta pończoszanka. Nie jestem pewna co do obrazków, ale te puzzle polegały właśnie na tym, że z takich kubików drewnianych się je układało, ale one nie były ze sobą w ogóle połączone, tylko przyłożone. No więc poszczególne elementy budowania naszych marek tak nie działają. One są ze sobą połączone, co najmniej jak takie klasyczne puzzle, że jak podniesiesz to całą płachtę puzzli, podnosisz na górę, a ja lubię to porównywać do łańcucha, że są nierozerwalnie ze sobą połączone i trzeba wiedzieć, jak zrobić analizę klienta idealnego, żeby odpowiednio stworzyć ofertę naszego sklepu. Bo nie wystarczy stworzyć rękodzieła i po prostu go pokazać. To jest za mało. Dlaczego? Tłumaczymy to w ściące z Bezcukrowej Dychy. Naprawdę, produkt jest o taki. O, Edyta jest. Na błędach się uczysz. Kiedyś każdy zaczyna, każdy popełnia błąd. Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, a później samo leci, napisała Olga i się z tym zgadzam.
Agnieszka napisała, że błędów nie robi ten, kto nie robi nic. Dokładnie. Edyta Bry, znowu to, znowu ty, Bry, Bry, znowu ja. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Wymuje, napisałaś wymuje. Nie wiem, co ty tam wymujesz. Wymuczasz może. Dajcie jakieś pytanie jeszcze. A jak nie, to oczywiście ja się będę odmeldowywać. Ile my tutaj gadamy? W ogóle nie będę patrzyła na to, jak długo trwa live na Instagramie, bo nam go wywaliło i przerwało, ale popatrzę, jest pół godziny, czyli jest przyzwoicie. Mam nadzieję, że podobał Wam się temat na rozbieg. Figi wyjmuję, w ogóle milcz. Myślałam, że się zlitujesz i wyślesz mi te figi, a tutaj nic. Bry wieczór, baba leśna, bry wieczór, bry wieczór. A co tam może wiedzieć o figach? No nic nie mogę wiedzieć. Ja co najwyżej dzisiaj Ci mogę poopowiadać o opinikach. Słuchajcie, jak nie ma żadnego nowego pytania, to nie będę Was przetrzymywała. Przypomnę jeszcze raz, 23 i 24 listopad to są dni warsztatowe, podczas których spotykamy się na naszej grupie, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia. Instagramy, link do grupy mają w bio, Facebooki mają w milionie miejsc poprzypinaną tą grupę. Wbijajcie do grupy, kogo tam nie ma. O, jest pytanie. Dobra, przerywam autopromocję, bo Lili pyta, czy Pinterest w Polsce działa sprzedażowo? Myślę, że działa sprzedażowo trochę mniej niż na zachodzie. I częściej ludzie z Pinteresta w Polsce korzystają na zasadzie szukania inspiracji i uważam, że z Pinteresta w Polsce bardziej się korzysta na zasadzie takiej tablicy inspiracji i bardziej z niego korzystają osoby twórcze. I tak, Pinterest będzie działał sprzedażowo właśnie na te osoby twórcze, więc jeżeli macie produkty dedykowane osobom właśnie takim, ale nie tylko, bo do Pinteresta polskiego trzeba po prostu sobie inaczej podejść, bo teraz właśnie sobie układam jeszcze w głowie tę myśl, którą chcę wysłowić. Jeżeli na przykład produkujecie ceramiczne doniczki i chcecie się promować na Pinterestie, to wrzucanie ceramicznej doniczki z informacją oto ceramiczna doniczka na sprzedaż kup pan, na Pinterestie działać nie będzie. Ale jeżeli na Pinterestie stworzycie pina karuzelowego i zatytułujecie go pomysł na industrialne wnętrze pełne zieleni i stworzycie karuzelę z inspiracjami na zaaranżowanie swojego wnętrza i tam w tych aranżacjach będą Wasze doniczki, to taki pin może działać sprzedażowo. To taki pin wyświetlony osobie, która właśnie szuka inspiracji na wnętrze, bo ona robi akurat remont, i chce zrobić industrialny styl w swoim nowym domu czy w swoim mieszkaniu, ona trafi na tego pina i między innymi wśród tych inspiracji będzie do kliknięcia, będzie przekierowanie do tych doniczek, które sprzedajecie. Więc tak, Pinterest działa, będzie działać sprzedażowo, ale my musimy pojąć, w jaki sposób ludzie korzystają z Pinteresta. Żeby nie pchać na siłę produktów, które się tam nie będą sprzedawały, nie dlatego, że nie da się sprzedawać poprzez polskiego Pinteresta, tylko dlatego, że troszeczkę inaczej ludzie z tego Pinteresta korzystają. I pamiętajcie, że żadne medium społecznościowe, choć akurat Pinterest to nie do końca jest medium społecznościowe, Pinterest to jest wyszukiwarka. Działa na takiej zasadzie jak Google czy YouTube, tylko że jest wyszukiwarką taką bardziej wizualną, więc ja nie do końca mówię o Pinterestie jak o medium społecznościowym, bo tam w sumie żadnej społeczności nie budujemy, tylko no, są te tablice zbiorcze, ale to dalej nie jest społeczność, jakby nie gadamy z ludźmi, nie łączymy się bezpośrednio z ludźmi na Pinterestie. Pinterest jest wyszukiwarką, ale to, co chciałam powiedzieć, to żadne medium społecznościowe, również Pinterest, to nie są sklepy. Jest pauza po to, żeby siadło. Media społecznościowe to nie sklepy. Sklepy macie w swoich sklepach, na waszych stronach internetowych. Do czego służą media społecznościowe? Do czego służy Pinterest? Media społecznościowe i Pinteresty służą do tego, żeby przyciągać ludzi do Waszych sklepów. Zadanie mediów społecznościowych nie jest sprzedaż, tylko zadaniem mediów społecznościowych jest zwrócenie uwagi Waszego rynku
I tak, na, takie nawigowanie klientem, żeby w efekcie jego interakcji z waszymi postami on w końcu poszedł do waszego sklepu na zakupy. Więc my nie możemy używać mediów społecznościowych jak półek sklepowych, że wrzucamy tam swoje produkty i je pokazujemy, bo to nie będzie działało, bo ludzie nie idą na Pinteresta albo nie idą na Instagrama po to, żeby robić zakupy. Jak ktoś siada do komputera i chce kupić nową spódnicę albo nowe spodnie dresowe i nawet chce kupić takie, wiecie, designerskie, takie, o, właśnie wariaty, jak ja na przykład mam, czyli ręcznie robione i tak dalej, i tak dalej. Nie idzie on na Pinteresta czy na Instagrama, żeby kupić takie spodnie. Tylko jak już jest w tym takim trybie, że ja kupuję, bo muszę kupić, bo pojutrze mam rajd rowerowy, potrzebuję dresów, czy mam pojutrze randkę i potrzebuję fajnej spódnicy i to już jest osoba, która siada do komputera i nie odejdzie, póki nie kupi, to ona idzie w Google i wpisuje taka i taka spódnica, pyk, odnajdź mi. A w mediach społecznościowych my łapiemy te osoby, które sobie, biorąc tę analogię, które sobie są w takim trybie, kończy się lato, idzie jesień, złachałam wszystkie moje jesienne dresowe porty, będę potrzebować jesiennych portków, portek dresowych na to moje bieganie w listopadzie, żeby mi tyłek nie odmarzał. Ale jest sierpień, jeszcze nie kupuję, ale już w głowie mi się układa, że taka potrzeba będzie, ona nastanie. I sobie, a to jakieś inspiracje szukam, a to patrzę, jakie tam te dresy się pojawiają. Algorytmy zaczynają wyłapywać, co ja takiego w internecie szukam, co zwraca moją uwagę i zaczynają podsyłać mi pod nos posty i informacje, które jakby odpowiadają na moją daną potrzebę. I pojawiają się na przykład wasze inspiracyjne posty o tym, o materiałach na przykład do biegania, albo o tym, jak dbać, bo jestem biegaczką jeszcze w międzyczasie, nie? Znaczy ja nie jestem, tylko wymyślam sobie, nie? Więc wśród tych wszystkich postów są takie wasze posty o zasadach biegania, o tym, jak robić rozgrzewkę, o tym, co zrobić, żeby w zimie podczas biegania tyłek nie odpadł z mrozu, o tym, jakie spodnie będą przewiewne, ciepłe, a jednocześnie nie zaparzycie się w nich i nie ugotujecie i nie skiśniecie. I potykam się o takiego posta jeden raz. Fajny, ale wyleciało mi. Mija drugi dzień i jestem w kolejce na poczcie, scrolluję sobie Instagrama, a znowu mi wyświetla się wasz post i znowu jest coś ciekawego do zobaczenia, to sobie myślę, kurde, już gdzieś to widziałam, chyba już drugi raz się potykam, a sobie polajkuję, żeby mieć na wierzchu, bo to w sumie fajne rzeczy, ciekawe rzeczy. Za którymś razem pojawia mi się post z waszymi portkami do biegania i sobie zapisuję tego posta, bo wiem, że w przyszłym miesiącu, jak przyjdzie moja wypłata, będę kupować sobie ciepłe jesienne portki do biegania. I zgadnijcie co, kupię wasze. Bo kilka razy już się zetknęłam z waszą marką, polubiłam to, co robicie, daliście mi coś w postaci inspiracji, jakichś wskazówek, nauczyłam się o tym produkcie, wyedukowałam się, że to są fajne porty. W dodatku ich cena mi odpowiada i tu nie mam na myśli, że są tanie, bo jeżeli ta edukacja o produkcie była zrobiona dobrze, to ja już po tym czasie widzę wartość tego produktu i wysoka, w cudzysłowie, cena tego produktu mnie nie przeraża, tylko jest dla mnie zrozumiała. I w momencie, kiedy już dochodzi do momentu, że już mam tę wypłatę, wyciągam kartę i kupuję, idę i kupuję od was. I media społecznościowe, w tym Pinterest, działają sprzedażowo, ale właśnie tak. Nie na zasadzie, że ktoś przychodzi na Facebooka, czy na Instagrama, czy na Pinteresta robić zakupy, bo nie przychodzi. Więc na pytanie, czy Pinterest działa sprzedażowo, czy inne media społecznościowe działają sprzedażowo, tak, ale na innej zasadzie niż nasz sklep i wbijanie produktów w wyszukiwarkę Google. Rozgadałam się, ale chciałam wam pokazać to na przykładzie, żeby to nie była kolejna informacja, że tak, działa sprzedażowo, pinować, 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 bo nie działa w ten sposób jak sklep i nie działa w ten sposób jak wyszukiwarka Google czy jak Allegro, gdzie ludzie już idą kupować i tylko sobie wyszukują konkretny produkt.
Media społecznościowe są po to, żeby, że tam zasadzacie ziarenko, nasionko, a potem dbacie o tę roślinkę od momentu, kiedy ona zaczyna kiełkować, do momentu, kiedy zakwitnie i wypluje z siebie kolejne nasionka, czyli w tej metaforze wyda kasę u Was i kupi. Ale przez ten cały czas my ją podlewamy, my o nią dbamy, jak wieje to od wiatru, osłaniamy, jak za duże słońce, to też parasolkę robimy, czy tam osłaniamy od tego słońca, zraszamy, kiedy trzeba i tak dalej, nawozimy. Na tym to polega. Sowa biegaczką, prawie się zachłysnęłam kawą, jak to usłyszałam, zdziwiło mnie to równie mocno, jak zobaczenie mnie samej biegnącej. Tak, ja nie biegam w ogóle i zawsze to powtarzam i to już nawet nie jest śmieszne, jak to powtarzam, ale i tak Wam powtórzę, że jak kiedykolwiek zobaczycie, że ja biegnę, to trzeba biec w dokładnie tym samym kierunku, co ja biegnę, bo to znaczy, że coś dużego, groźnego i coś, o czym wiem, że ja tego nie pokonam, mnie goni i trzeba spierniczać. Pojawiło się pytanie, opowiedz, jak poszło na wernisażu ślubnym, jak poszły, jak się udały warsztaty ślubne. To nie były warsztaty, to był wernisaż ślubny. Udało się, miodzio, słuchajcie, miałyśmy olbrzymie obawy. Dobra, to teraz Wam będę gadała o tym, dopóki się nie pojawi kolejne pytanie. A jak już będziecie mieć dość, to też możecie sobie pójść. Ale myślę, że coś ciekawego o organizacji eventów i targów też możecie się dowiedzieć z tego. Mianowicie, wernisaż ślubny udał się fantastycznie. Miałyśmy olbrzymie wątpliwości i olbrzymie strachy, jak to będzie, dlatego że ubiegłoroczna edycja, jeśli chodzi o frekwencję gości, poszła tak sobie. Zrobiłyśmy błąd, bo stwierdziłyśmy, że renoma takiej popularnej, nowoczesnej miejscówki u nas zrobi za nas robotę i nie będzie przeszkodą to, że z Lublina do tej miejscówki jest tam kilkanaście, prawie 20 kilometrów. I pomimo tego, że miejscówka bardzo znana, renomowana, prestiżowa wręcz, to jednak ta odległość okazała się dużym problemem. I nie było tak, że nikt nie przyszedł, ale przyszło może połowa tego, co się spodziewałyśmy, że przyjdzie. Więc marnie. To też w tym roku z dużym znakiem zapytania organizowałyśmy wernisaż, bo nie wiedziałyśmy jeszcze do końca, czy ludzie nie przyszli tam, bo ta odległość, czy formuła targów się zaczęła wyczerpywać. I tegoroczny wernisaż ślubny to był taki test, to znaczy sprawdźmy to. Zróbmy wernisaż w samym centrum Lublina i sprawdźmy, czy wyczerpała się formuła targów, czy chodziło o odległość. I okazało się, że chodziło o odległość. Dlatego, że ludzi przyszło bardzo dużo. Przyszło ludzi więcej niż się spodziewałyśmy. Żeby zmierzyć ilość osób wchodzących na targi, zorganizowałyśmy konkurs polegający na tym, że trzeba było zapisać się po prostu do tego konkursu. Wrzucić swoją karteczkę do dzbana. I o godzinie 14 trzeba było dodrukowywać losy, czyli to, co założyłyśmy, że to jest maks, co wyciągniemy, to o godzinie 14, przed 14 już awaryjnie drukowałyśmy na recepcji te losy. Dowieźli wystawcy, to znaczy każdy podszedł profesjonalnie, każdy zadbał o swoją ekspozycję, było naprawdę cudownie, wizualnie fantastycznie udekorowane miejsce. Kasia z Będzie Pięknie, no naprawdę stworzyła piękne aranżacje. Wernisaż był w niedzielę, my w lobby hotelu byliśmy już od 16 w sobotę, skończyliśmy o 23. Zostawiając lobby i dwie sale wernisażowe, bo wernisaż miał miejsce na trzech salach, przepięknie udekorowane. Każdy wystawca miał tak samo udekorowany stół, każdy wystawca miał ten sam obrus welurowy, piękny, gruby, taki lejący się, a stoły były okrągłe, 150 cm, więc takie stoły bankietowe. Więc było naprawdę, naprawdę pięknie. I impreza się bardzo udała, już wiemy od naszych wystawców, że popodpisywali umowy, jeszcze na wernisażu część z nich podpisała umowy, część osób
po skończonej imprezie nawiązała kontakty. Wiemy, że są bardzo zadowoleni, co nas bardzo, bardzo cieszy. I test, to była piąta edycja wernisażu ślubnego, test tegoroczny zdałyśmy i decyzja wspólna podjęta jest taka, że projekt kontynuujemy i za rok będzie kolejna edycja, bo tak naprawdę to była taka edycja testowa i gdyby się okazało, że w tym roku również przyszło mniej osób niż się spodziewałyśmy, to już kolejnej edycji pewnie byśmy nie robiły, a ponieważ przyszło więcej, to się okazało, że właśnie chodziło o tę wygodę, o ten dojazd i o to miejsce. Więc tak, tak było. Było super. 2 dni dochodziłam do siebie. Viola pisze. Od prawie roku wystawiam produkty swoje na Pakamerze, ale nie mogę pobrać linku, aby wystawić na Instagramie, ponieważ ten, który pobrałam, nie działa. Nie mam żadnych powiadomień, nie widzę żadnych statystyk. Tak jakby było martwe, odpuściłam, zostawiłam, jednak mnie to męczy, czy ja tam jestem. Jak sprawdzić, czy pisać do Pakamera? Oczywiście, że pisać do Pakamera, to jest twój pierwszy kontakt. Każdy twórca na Pakamerze ma przypisaną osobę, opiekuna konta. Zadzwonić, napisać. Oni tam sprawnie, w sensie Pakamera jest fajną galerią również pod tym kątem, że masz gwarancję tego, że dostukasz się do żywej osoby. To nie jest tak, że tam jakieś boty pracują albo nie ma kontaktu z osobami, które wspierają twórców, tylko spokojnie masz po lewej stronie, jak zalogujesz się na swoje konto na Pakamerze, w lewym dolnym rogu będziesz miała zdjęcie, imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna twojego konta i dzwoniłabym jak w dym. Od razu. Oczywiście, że tak. Nie bać się, oni po to tam są. Zresztą sami zachęcają do tego, żeby się kontaktować w razie jakichś problemów i ja wielokrotnie na ten numer telefonu dzwoniłam. Mam już nawet zapisane na stałe, bo my też sprzedajemy poprzez Pakamerę. Patrzę, czy coś się pojawiło na Instagramie. Nic! Niech ktoś zada jakieś pytanie, bo tak to ona nigdy nie skończy. No to kończę, słuchajcie. A nie, poczekajcie. Czekam na 23 i 24, żeby sobie wszystko dobrze ogarnąć, pisze Kamila. Mam jednak pytanko. Jakiś czas temu zaczęłam prowadzić fanpage. Niestety od jakiegoś czasu zdechło, bo motywacja mi spada. Teraz znalazłam Was i znowu nabrałam siły, żeby działać. Odnotować posty wstecz, czy lecieć, odbudować posty wstecz, czy lecieć dalej? Lecieć dalej, zostawić posty wstecz w spokoju, nie ruszać ich. Czasami mamy taką pokusę, a wykasuję to, co było wcześniej. Otóż Facebook nie lubi. Ani Instagram nie lubi, jak się mu kasuje stare posty. Zostawić to, co było, iść do przodu. Nikt normalny nie scrolluje, nie wiadomo jak do tyłu w markach produktowych, żeby zobaczyć, co tam było wrzucane pół roku temu. Tylko zazwyczaj scrollujemy sobie dosłownie kilka postów z góry i przechodzimy dalej, sprawdzamy, jak to jest tam na Instagramie, a w końcu idziemy na bloga albo na sklep takiej marki. Więc zostaw je w spokoju i zacznij postować. I teraz jedno zaniepokoiło mnie zdanie w Twojej wypowiedzi, do którego nawiążę, dlatego, że to jest problem wielu rękodzielników, bo napisałeś, że spadła mi motywacja. Znowu to jest taki temat, który bardzo często poruszam i staram się go Wam uświadamiać, że jeżeli decydujemy się budować swoją markę rękodzielniczą na serio, zakładamy działalność gospodarczą i robimy to nie na niby, tylko na serio, to jest tak, jakbyśmy szły na etat. To znaczy, niezależnie od tego, czy mamy motywację, czy jej nie mamy, czy mamy ochotę, czy jej nie mamy, czy pada deszcz, czy świeci słońce, my mamy robotę do zrobienia. Nawet jak nam się nie chce. Dlatego, że budowanie swojej marki to jest taki proces, w którym jeżeli zrobimy wyrwę, przerwę, dziurę, bo nie mamy motywacji, albo nie mamy ochoty, albo nie mamy nastroju, to będziemy odpokutowywać to, to znaczy będziemy rozpoczynać na nowo z niższego poziomu, nie z tego, w którym przestałyście postować i regularnie się komunikować, tylko schodzicie w dół i zaczynacie od niższego poziomu odbudowywać te swoje zasięgi, odbudowywać te swoje kontakty z klientami. Za każdym razem, jak kapitulujecie, dochodząc do pewnego momentu, przestajecie i robicie sobie przerwę, spada Wam w dół i trzeba najpierw nadbudować do poprzedniego poziomu, żeby pójść do góry.
Dlatego tak ważna jest regularność. Nie mylić z częstotliwością, bo jeżeli w ogóle takiego posta Wam przygotowuję na Instagrama, jak właśnie sobie radzić z tym, żeby było regularnie, nawet jak nam się nie chce. Ale jeżeli dla Was post dziennie na Instagrama czy Facebooka to jest za dużo i wiecie, że nie podołacie, luz, naprawdę luz. Postanówcie, że wrzucacie 2 posty w tygodniu. Ale jak postanowicie, że wrzucacie 2 posty w tygodniu, trzymajcie się tych 2 postów. Nie róbcie tak, że w tym tygodniu wrzucę 2 i w przyszłym 2, bo byłam w dobrym nastroju, a w kolejnym dostałam okresu i się bardzo źle czułam, więc nie zrobiłam żadnego, a w kolejnym to już w ogóle stwierdziłam, że jesień i mi się nie chce i znowu nie zrobiłam żadnego, a potem przed kolejny tydzień i wrzuciłam 5 tych postów, a w kolejnym tygodniu tylko 1. To nie zadziała. Potrzebna jest regularna praca i regularne wrzucanie tych postów, regularna komunikacja, co nie znaczy codzienna. Nie mylić tych 2 pojęć. Jeżeli stawiacie na 2 posty w tygodniu, trzymacie tych 2 postów w tygodniu i wszystko będzie dobrze. Jeżeli to będziecie robić z pomysłem, mając waszego klienta idealnego w głowie cały czas podczas tej komunikacji, ta marka będzie się rozwijała. Nie będzie się rozwijała, jeżeli ta komunikacja będzie nieregularna, jeżeli będziecie pracować z rywami, po prostu. Czy zbanowane hashtagi obecne, które kiedyś działały, a teraz nie mogą obciąć zasięgi i należy je odszukać, to nie wiem i wyrzucić. Viola, na to pytanie podejrzewam, że lepiej Ci odpowie Gosia z Jest Miło. I ja bym się do niej skierowała z tym pytaniem, dlatego że nie jestem aż taką specką, jeśli chodzi o Instagrama. I powiem Wam, że ogólnie nigdy jakoś nie miałam parcia na te hashtagi. Owszem, używamy hashtagów, ale mamy mnóstwo postów, w których nie ma hashtagów, a posty mają super zasięgi. Naprawdę mamy bardzo dużo takich postów, w których nie ma ani jednego hashtagu, a post ma dużo reakcji i ma fajne zasięgi. Więc te hashtagi pomagają, ale to chyba nie jest jakiś taki złoty graal tego Instagrama i że one za nas robią całą robotę i to od nich zależy nasze być albo nie być na Instagramie. Anna, zapytam o Instagram, zaczęłam kilka lat temu i zaczęłam źle. Głównym odbiorcą były dzieci i to długo trwało, potem zauważyłam, że nie ma to sensu. Po długiej przerwie wróciłam na Instagrama, ale zasięgi słabe. Dramatyczne wręcz. Zastanawiam się, czy nie stworzyć nowego konta, akcesoria dla zwierzaków i właścicieli. Jeżeli tworzysz markę i są inni odbiorcy, to stwórz nowe konto. Bo tak zrozumiałam, że teraz startujesz od nowa i to jest zupełnie inna grupa odbiorcza. Jeżeli tak jest, jeżeli stworzyłaś produkt dla totalnie innego klienta idealnego, to ja bym zakładała nowe konto, nie cisnęłabym na starym koncie. Chyba, że to jest jakby stary twój klient idealny, ale poszerzony jakby. Więc, bo jakby starość konta, jakby nie starość. Doświadczenie, resume konta, CV konta też ma znaczenie, w sensie konto z doświadczeniem. Boże, jak to powiedzieć po polsku? Mała nie biega dołączyła, a przed chwilą o bieganiu było. Może mi myśl się poskłada w jakiś logiczny sens, ale chodzi mi o to, że stare konta, to ile, jak długo istnieje twoje konto też ma znaczenie. Więc jeżeli to jest zupełnie nowy klient, to tak, a jeżeli to jest po prostu rozbudowany klient, twój dawny rynek, ale poszerzony o nowe osoby, to można spokojnie powrócić do starego konta i tam go zliftingować i już zacząć w nim działać pod kątem nowego produktu. Stare konto to samo co było, ale kilka lat temu docierałam głównie do dzieci. Teraz chcę do kogoś innego w tym samym produktem. Ale docierałaś głównie do dzieci, bo chciałaś docierać do dzieci, czy docierałaś przypadkiem do dzieci? Bo jak docierałaś przypadkiem do dzieci, to znaczy, że tam cała komunikacja była nie halo. I była źle w ogóle był plan na to konto obmyślany i jakoś te treści nie celowały tam, gdzie chciałaś. Czyli
Nie wiem, czy chodziło o to, że miałaś. Nie chciałam, przypadkiem, wszystko było źle. To nowe konto zakładaj. Może tam coś się popierniczyło w tych algorytmach. Tak jak mówisz, źle, źle, źle. Okej, okay, no. Aczkolwiek jeszcze bym poszła do Gosi z Jest Miło. I tam Gosia chyba, zdaje się, ma grupę i tam bym jeszcze się rozeznała w tym temacie, bo jeśli chodzi o takie zawiłości instagramowe, to tutaj bym się oddała w ręce Gochy. I ona pewnie wyłuszczy to lepiej. Dobra, kończę, bo jest godzina. Moja rodzina chodzi na paluszkach od godziny. Zwolnię już ich. Niech już nie siedzą jak myszki. Pies zresztą też. Dzięki za dziś. Myślę, że było fajnie merytoryczne. Pamiętajcie merytorycznie. Mam nadzieję, że się Wam podobały odpowiedzi. Bardzo fajne pytania, bardzo fajne nowe wątki poruszone. 23-24 listopada. Pamiętajcie, że spotykamy się w grupie Grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słudzenia na warsztatach o budowaniu strategii marki. 24 oddajemy w Wasze ręce nasz najnowszy podręcznik Ściąga z bezcukrowej dychy. Podręcznik, który w patrzeniu na budowanie biznesu i proces budowania biznesu, w procesie budowania biznesu marki rękodzielniczej zmienia absolutnie wszystko i ryje beret. Szykujcie się na tę premierę, bo jeżeli jest coś, co jak to ujęłam w poście, jeżeli macie biznesowo na coś wydać pieniądze, to jest najlepsze ever, jeśli chodzi o temat budowania marki, budowania biznesu opartego na rękodziele. Także do zobaczenia. Za tydzień się oczywiście jeszcze widzimy. Dzięki za dziś, było super. Tak, było super. Mi też się podobał ten dzisiejszy live. O, moi usłyszeli, że już kończę, już powyłazili. Trzymajcie się cieplutko, miejcie fantastyczny wieczór i do zobaczenia za tydzień w kolejną środę o 19:30. Buziaki!